Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja mam na imię Piotrek i dzisiaj pokażę Wam grę pod tytułem Phantasy Crystals. Jest to gra, którą już za chwilę będziecie mogli sobie zobaczyć w katowickim Spocku na imprezie planszówkowej, w Łodzi na Porcie Gier, ale również w takich z kapelusza wyjętej kostek 21 września w Warszawie, która się będzie toczyć. Wszystkie wydarzenia są na naszym Facebooku, ale dobra, Piotruś, do brzegu masz mówić o grze, która 14 października zostanie wypuszczona na platformie Wspieram i będzie walczyła o fundowanie. Co to jest za gra? No właściwie dobre pytanie, ponieważ jakoś fabułą dużo, mocno rozbudowaną to się popisać nie może, ale czym się może popisać i od razu widać to na pudełku, matko, jak ja dzisiaj szybko mówię, to, że jest to gra bardzo, ale to bardzo ładnie zaplanowana, skrojona, po prostu pięknie wygląda i na pewno na pudełku, czy po prostu już na sklepowej półeczce będzie do nas się na tyle uśmiechała, że będziemy chociaż chcieli, żeby zobaczyć, co to jest. Ale czy warto? Oglądajcie materiał. W takim razie, jako się rzekło, przechodzimy do zawartości gry Phantasy Crystals i zobaczymy, co w tym pięknie wykonanym pudełku, a dokładnie okładce, się kryje. Ale najpierw zwrócimy uwagę na jeden szczegół. I jaki szczegół wali nam tutaj po oczach? No jaki? No oczywiście, że jest to tatuaż Groda na udzie. Mam nadzieję, że o czymś innym nie myśleliście. To teraz, dlaczego mamy cztery postaci na pudełku? Bo tyle samo mamy w pudełku, a dokładnie są to postacie, w które przyjdzie nam się wcielić już w samej rozgrywce. Nie wiem jak wy, ale ja biorę elfkę. Ale o co będzie chodziło w tej grze? No właśnie o tytułowe kryształy. Gracz, który będzie miał ich więcej, wygrywa grę. No, między innymi, ale to zobaczycie na końcu. Najpierw musi na środek stołu zawędrować plansza i teraz ta plansza to element poglądowy. Pamiętamy, że jest to na razie jeszcze prototyp, tak więc na pewno zmieni swoją jakość. Kiedy to już znajdzie się na środku stołu, każdy z graczy otrzymuje sobie od taką zwykłą, prostą zasłonkę, którą będzie musiał postawić przed tymi trzema kluczowymi elementami. No i generalnie plansza to żeśmy już ogarnęli. Druga plansza, nie mniej ważna, a nawet można powiedzieć ważniejsza na samym początku, jest to plansza, na której będziemy umieszczali karty walki. I teraz, rozpoczynając od strzałki, która w tym momencie zawędrowała w naszą stronę, będziemy umieszczali łącznie 6 kart. Ja Wam na razie pokazałem tak, żebyście widzieli w swoją stronę, natomiast te karty kładziemy w stronę jednego gracza, te karty w stronę drugiego gracza, tak żeby każdy dobrze widział. Przygotowaliśmy główną planszę, przygotowaliśmy talię, skąd będziemy dobierać karty, to za chwilę zobaczycie, to teraz pora na gracza. Gracz dostaje zasłonkę, tylko już ta jest, znajduje się na planszy. Do tego wybieramy bohatera. Na bohatera składają się 4 karty, do tego dodajemy kartę pomocy, kryształki w jednym kolorze i 4 przedmioty, które będą pomagały nam w samej grze. No i tyle. Grę już przygotowaliśmy. To teraz najprościej, jak potrafię, wytłumaczę Wam, na czym polega rozgrywka, ponieważ musicie zrozumieć jej ogólny przebieg, a potem już będzie dużo prościej. No to teraz. Gracze symultanicznie, czyli w jednym czasie, wybierają swój kryształek i za zasłonką, po to właśnie ona jest, wybierają, którą kartę po swojej stronie chcieliby zdobyć. Na przykład ja bym chciał zdobyć kartę z numerem A, niech będzie 2, a co sobie będę żałował. To samo robi gracz po drugiej stronie, też nie wiem, którą kartę on wybierze. Kiedy zrobimy to już na 3-4, bierzemy sobie tę kartę i kładziemy, rozpoczynając od naszej lewej strony, w miejscu, w którym ta karta no, powinna się znaleźć, z miejsca, z którego została zabrana, czyli z naszego koła. W momencie, kiedy to już zrobiliśmy, następuje druga tura, zbieramy nasze kryształki, przekręcamy ten element i rozpoczynamy kolejną turę do dobierania, wcześniej oczywiście dokładając kartę, które brakuje i już są w tym momencie uzupełnione. Świetnie, znowu biorę kryształ, kładę sobie na pierwszym miejscu, dobieram, załóżmy, kartę tą, kładę sobie tutaj, to samo robi mój przeciwnik. Tak robimy do momentu, kiedy nie zapełnimy wszystkich 4 pól po obydwu stronach. Tak właśnie wygląda wypełniona plansza po środku, czyli w tym momencie przeszlibyśmy do drugiego etapu, czyli do walki, ale żeby nie było tak prosto, zatrzymamy się jeszcze na miejscu, w którym dokładaliśmy karty. Jak pewnie zauważyliście, na kartach mamy symbole. Część symboli działa dopiero w momencie, kiedy nastąpi walka, ale część z tych symboli będzie powodowała akcję już w momencie wyłożenia. Na przykład będziemy mieli akcję zamrożenia, czyli na przykład karta przeciwnika po drugiej stronie nie będzie wykonywała żadnych działań lub ewentualnie będziemy mogli dodać siłę do naszych kart leżących po prawej, po lewej stronie. No tutaj już rzeczywiście tych opcji jest dość dużo, więc trzeba patrzeć na symbole.
Dodatkowo, co też bardzo istotne, w momencie kiedy kładziemy nasz kryształ na danej karcie, możemy tak zrobić, że pod daną kartą położymy na przykład element przedmiotu lub ewentualnie jedną z umiejętności naszego bohatera. Spowoduje to, że do dobranej karty w tym momencie z tego konkretnego miejsca dołożymy przedmiot, który tutaj został przez nas przeznaczony lub ewentualnie dołożymy jakiegoś bohatera, czyli właściwie jednego, który da konkretną zdolność naszemu dołożonemu wojownikowi, czyli będziemy mogli zwiększać jego siłę, jego wytrzymałość, czy ewentualnie dodawać mu jakieś konkretne cechy. Tak więc no, nigdy nie jesteśmy pewni tego, co nasz przeciwnik zrobi. No to rozwiążmy sobie chociaż jedną walkę. Tak więc w tym momencie rozpoczynamy od lewej strony i sprawdzamy naszego giganta, który ma siły 6, obrony 9. I teraz jego siła 6 z dodatkowym symbolem powoduje, że ma pierwsze uderzenie, więc nie będzie czekał na uderzenie przeciwnika. No i sprawdzamy. 6 uderzyłem, jak najbardziej fantastyczna sprawa. W tym momencie ta jednostka nie żyje. Za chwilę sobie przejdziemy do samych kryształków. Tutaj sprawdzamy, mamy takiego złodzieja, który normalnie by kradł kryształki. Niestety tych kryształków nie ma, więc lipa. 4 mu zada, nic mu nie zrobi, ten mu zada 8. Tak więc w tym momencie ta jednostka będzie po prostu martwa. No i w analogiczny sposób sprawdzamy dalej. Pierwsze uderzenie, ale nic to tak czy inaczej nie zrobi. On jest jeszcze dopakowany mocą kryształków, więc w tym momencie nasza elfica będzie martwa. Dodatkowo patrzymy znowu. 8, nic. 6, tak jest, pięknie. Jednoczesne uderzenie powoduje, że walą w siebie obuchami w tym samym momencie. Tak więc już wiemy, kto zginął. To teraz jeszcze należy posprzątać po bitwie i przejąć kryształy. No właśnie, kryształy, które znajdowały się po stronie przeciwnika, a my żeśmy pokonali postać, która tam była, wędrują do nas. Możemy sobie je położyć tutaj. To samo dzieje się z kartami przeciwnika, które po prostu pokonaliśmy od... Połóżmy sobie lepiej w ten sposób. Jeśli my zostaliśmy pokonani, no niestety również tracimy kryształy, ale w tym momencie również, tada, tracimy te karty. No i teraz o co chodzi? Pierwsza runda dobiegła końca. I teraz będziemy punktować, ale dopiero pod koniec samej gry. Kto tę grę wygrywa? Takich rund będziemy robili sobie łącznie 3. I ten gracz, który będzie miał więcej punktów, grę wygra. Jako punkty to są kryształy przeciwnika, nie absolutnie nasze, plus karty, które żeśmy mu zebrali. Więc można powiedzieć, na razie jest remis. Karty, które zostały, przedmioty mogą być odrzucone, dobieramy tyle, żebyśmy mieli 4. Karty, które zostawiliśmy, są odwracane, więc będą dawały jakieś bonusy, ale już na pewno nie takie fantastyczne bonusy, jakie do tej pory mieliśmy. I na te karty teraz będziemy nakładać w kolejnej rundzie. Czyli jak sami widzicie, karta coś będzie miała, jakiś taki element nam da, ale już takiego super bonusu w postaci ataku nie będzie. Czyli po prostu kolejną kartę, którą dobierzemy, położymy już w ten sposób, od po prostu, żebyśmy też mieli coś więcej. No i właściwie tyle. Abyście z jednej strony zobaczyli fantastyczne grafiki na kartach, ale również co te karty powodują i nie mieli wrażenia tego, że ta gra jest mało mobilna, czyli jak wyłożymy karty, to właściwie już, no to zobaczcie. Już widzieliście pewne karty, które dają nam na przykład dopakowanie kart, które są obok, karty, które kradną kryształy, karty, które wyprzedzają uderzenie przeciwnika, ale również są karty, które zamrażają w ogóle całą kartę, która jest po stronie, więc ona może być niesamowicie dopakowana, ale nic jej to nie da. Czyli właśnie takie zasieciowanie, poruszając się terminologią troszkę z innej gry, czy właśnie dosyć dużo jest takich kart ruchu, czyli właściwie będzie można poruszyć tą kartą innymi kartami i stworzyć takie nieprzewidywalne wrażenie tego, co się dzieje po naszej stronie. To jest jedna rzecz, ale zobaczcie, większość grafik po prostu w tej grze to są zupełnie, totalnie inne grafiki i muszę przyznać, że są naprawdę piękne. Na zakończenie kilka słów podsumowania gry pod tytułem Fantasy Crystals. No i w tym momencie zastanawiamy się, co Piotrek powie teraz, no bo teraz jest blok na ocenienie wyglądu, ale najpierw dam Wam 3 sekundy, raz, 2, 3, tylko nie zadałem pytania na to, do czego ta gra jest podobna. No ta gra jest podobna do Hearthstone'a, przynajmniej w mojej takiej organoleptycznej opinii, ale czy jest to źle? Nie. Hearthstone ma bardzo fajną grafikę, postanowiono troszkę z tym pokorespondować i bardzo ładnie to wygląda. Co mi się jeszcze bardzo podoba w tej grze, kiedy ją otwieramy, przeglądamy sobie poszczególne karty, to te karty jakoś niespecjalnie są powtarzalne, być może dlatego, że autor tej gry jest grafikiem i pewnie dużą część rzeczy to on sam projektował i miał na to wpływ, ale rzeczywiście te karty nam się nie opatrzą. No ale dobra, wyglądem tylko nie będziemy żyć. Wchodzimy sobie do gry i co dostajemy? Widzieliście, nie jest to jakoś specjalnie skomplikowana gra. Wielu autorów, pokazując mi swoje gry, tłumaczy mi zasady, bo wiecie, są zajarani na swoje tytuły. I tak było w tym przypadku, ale w pewnym momencie przerwałem, powiedziałem, dobra, po prostu zacznijmy w to grać. I po 5 minutach wiedziałem, jak w to grać i już mogłem zagłębić się w kombinowanie. No właśnie, ponieważ w tej jednak rywalnej rozgrywce będziemy sporo kombinować.
Czyli dostajemy taką kartę, wiemy co ma przeciwnik, wiemy z czego będzie mógł wybierać, widzimy te karty rozłożone. Do tego wszystkiego możemy dodawać, nie wiem, możliwości naszej postaci, zachowywać sobie co po niektóre karty na następną turę. No i granie będziemy się po prostu zbroić, czekać sobie do tej trzeciej rundy gry i odpalić coś przeciwnikowi, czemu się nie spodziewa, sprzątnąć mu całą masę kryształów, pozabierać karty i wynikiem punktowym wygrać. I będziemy mieli chęć do kolejnej partii, która będzie wyglądała już zupełnie inaczej, ponieważ nie będziemy robili identycznie tego samego. Co w tym momencie Fantasy Crystal stawia jako grę dobrze zaprojektowaną. Ja akurat pokazałem Wam wątek dla dwóch graczy, ta gra maksymalnie jest do czterech. Mi po prostu ten element dla dwóch graczy, wiecie, że lubię karcianki, szczególnie duelowe, to po prostu ten element dla dwóch graczy przypadł mi najbardziej. Tak więc, jeśli szukacie czegoś takiego, to wydaje mi się, że Fantasy Crystals jest po prostu dla Was. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!